Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na bardzo ciekawą lekcję związaną właśnie z maturą rozszerzoną z matematyki, a mianowicie wykorzystanie pochodnej do rozwiązywania różnych zadań. Zapraszam. Na maturze rozszerzonej z matematyki pojęcie pochodnej jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Dlaczego? Dlatego, że bywają zadania maturalne, gdzie trzeba po prostu obliczyć pochodną. No, okej. Następnie bywają zadania takie, gdzie trzeba wyznaczyć ekstremum funkcji i wtedy też potrzebne Ci jest pojęcie pochodnej i musisz wiedzieć, jak policzyć pochodną. Następnie bywa zadanie, gdzie trzeba sprawdzić monotoniczność funkcji i też do tego przydaje się pochodna. Będzie zadanie, wyznacz wartość największą, najmniejszą funkcji w przedziale potrzebna, pochodna. Będzie zadanie optymalizacyjne, czyli szukanie wartości największej, najmniejszej w zadanym też jakimś przedziale, ale w zadaniu w ujęciu praktycznym też będzie Ci potrzebna pochodna. I nawet wyobraź sobie, pochodna jest potrzebna do tego, żebyś wyznaczył równanie stycznej do wykresu funkcji. Jak również przydaje się pochodna nawet do wyznaczania pierwiastków wielomianu. Pochodna ma tak szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, o te takie właśnie trudne zadania na myślenie, że naprawdę warto się tego nauczyć, warto. Analiza matematyczna jest bardzo ważnym, takim kulminacyjnym punktem do nauczenia się, jeżeli się przygotowujesz do matury rozszerzonej. Jest to bardzo przyjemny dział, bardzo taki rachunkowy, ale jest tego troszkę i to wszystko trzeba zebrać w całość i ta moja lekcja, ta lekcja, którą będziemy się teraz uczyć, będzie związana z wykorzystaniem już pochodnej do różnego typu zadań. Tu rozwiązać równanie, tu będzie zadanie właśnie z wartością największą, najmniejszą funkcji w przedziale, tu będzie zadanie ze styczną. Dlatego serdecznie zapraszam Cię na tą lekcję, naprawdę bardzo potrzebną do matury rozszerzonej z matematyki. Zapraszam. Zadanie numer 1. Wykaż, że równanie, i mamy takie równanie, x do potęgi piątej, dodać 2,5x do potęgi drugiej, minus 2 równa się 0, ma w przedziale domkniętym obustronnie od 0 do 1 dokładnie jedno rozwiązanie. Ja mam to wykazać, no to skoro wykazać, to porządki, to równanie, które napisałam, to będzie moje założenie, a moja teza do zadania to będzie taka, nawet napisać ją słownie, że to równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie w przedziale, mamy tutaj od 0 do 1. Czyli ma dokładnie jedno rozwiązanie w tym przedziale od 0 do 1. No więc, żeby oczywiście zabrać się za dowodzenie, no to tak, no można spróbować, by było po pierwsze, widząc równanie, no to uczeń tak nie myśli od razu pochodna, prawda? Chociaż jest na maturze rozszerzonej, tylko próbuje sobie tak, a to może jakąś metodą sobie rozwiąże. No ale w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, bo tak, znamy takie twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. Po pierwsze, trzeba by było z tego zrobić współczynniki całkowite, więc trzeba by było się zastanowić, prawda, gdzie ten nasz wielomian, dla jakiego to x-a przyjmowałby tutaj wartość równą 0, ten nasz wielomian, który występuje po tej stronie, dla jakiego x-a, no byłoby ciężko. Możesz oczywiście spróbować sobie rozpisać. Ja wykorzystam do tego, do rozwiązywania równania, do wykazania, że to równanie ma tylko jedno rozwiązanie w tym przedziale, ja wykorzystam właśnie pochodną. Żeby to wykorzystać mądrze, to popatrz, ja sobie nazwę, że moja lewa strona to będzie jakaś funkcja, no wielomianowa, nazwałam to, niech będzie funkcja f od x. I teraz, co ja dla tej funkcji pasowałoby mi wiedzieć? Przede wszystkim, żebym ja mogła się zastanowić nad tym, że to ma jedno rozwiązanie w tym konkretnym przedziale, to ja by pasowałoby, żebym ja wiedziała, czy ona rośnie w tym przedziale, czy ona maleje, czy może jest stała, prawda, w tym konkretnym przedziale. A żeby mówić o monotoniczności, to dobrze jest w przypadku bardzo skomplikowanych funkcji, to wiesz, że do monotoniczności potrzebna Ci jest pochodna na poziomie rozszerzonym. No więc, proszę bardzo, liczymy pochodną. Pochodną liczymy w taki sposób, że jak mamy funkcję wielomianową, to ten wykładnik idzie do przodu, czyli mamy 5x i o 1 obniżamy stopień x, czyli do potęgi czwartej. Dodać. Ta dwójka idzie do przodu, czyli będę miała 2 razy 2,5, czyli to jest też 5x po prostu w potędze pierwszej, a pochodna z liczby stałej jest 0. No to mam taką pochodną i teraz
ja sprawdzam, czy kiedy ona rośnie. Żeby ona rosła, to moja pochodna musi być większa od zera. Ja oczywiście domknę sobie tam, gdzie będzie potrzeba. Ja mam tutaj narzucony taki przedział domknięto 0 do 1, ale wiemy, że to jest funkcja wielomianowa i funkcja wielomianowa ma dziedzinę, która jest liczbami rzeczywistymi, prawda? Bo też czasem w przedziale może okazać się, że coś na przykład nie należy do dziedziny, ale u nas jest wszystko ok, dlatego że dziedziną tej naszej funkcji f są liczby rzeczywiste, więc nie ma problemu. No to zapiszmy sobie 5x do potęgi czwartej, dodać 5x ma być większe od zera. To już pięknie nam się ułożyło, bo ja wyciągnę 5x przed nawias, dostanę x do potęgi trzeciej, dodać 1 i to ma być większe od zera. No to najprościej oczywiście będzie nam to zrobić wężykiem, prawda? Wyznaczyć zbiór rozwiązań takiej nierówności, czyli pamiętasz, liczymy miejsca zerowe. Czyli z tego pierwszego wychodzi nam x równe 0, a z tego, co jest w nawiasie, no to to ja przyrównuję po prostu sobie do 0 i mam, że x do trzeciej to jest minus 1. Pierwiastkujemy stopniem trzecim i mamy x równe minus 1. Zatem, rysując sobie oczywiście tego wężyka na osi liczbowej, zaznaczamy tak minus 1 i zaznaczamy 0. Wężyk idzie z góry, bo przy najwyższej potędze jest plus. Nie ma żadnych odbić tutaj w tym wypadku, dlatego że tu jest potęga pierwsza, a tutaj mamy oczywiście potęgę trzecią, ale ona jest pierwiastkowana trzecim stopniem, więc tak czy siak nie ma odbicia, bo odbicia są w przypadku, kiedy mamy pierwiastek parzystej krotności, a tutaj mamy nieparzyste krotności. A więc idziemy sobie z góry i nigdzie nie odbijamy i mamy tak tu plus, tu plus, tu minus. Czyli tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że moja funkcja będzie rosnąca wtedy, kiedy pochodna jest większa od zera, ale mogę też domknąć, bo jak ja mówię o monotoniczności, to mam na myśli maksymalne przedziały. Czyli moja funkcja rośnie, mogę napisać dla jakiego x-a? Od minus nieskończoności do minus jedynki i ja ją domknę i dalej ona rośnie sobie dla mojego x-a należącego do przedziału od zera domkniętego do plus nieskończoności. No gdzie maleje? No może napiszmy sobie, gdzie maleje, co nam szkodzi. Maleje dla x należącego od minus jedynki domkniętej, też do zera domkniętego. Ja domykam zawsze przy monotoniczności, gdzie się da. Dobrze, no to skoro tak, to popatrzmy. Mnie interesuje przedział od 0 do 1, bo tak mam wykazać, prawda? Czyli od 0 do 1, to jak ja tu zaznaczę jedynkę, to ja widzę, że mnie interesuje ten przedział i moja funkcja w tym przedziale jest rosnąca. Czyli taki wniosek, ja tu będę kontynuowała dowód tutaj, czyli moja funkcja, moja f w przedziale od 0 do 1 jest rosnąca. No to skoro ona jest rosnąca, no to jakby sobie chcieć wyobrazić jej wykres, prawda, tej funkcji, ale mnie interesuje tylko i wyłącznie przedział od 0 do 1. Ja już nie będę więcej analizowała, bo taką miałam treść. To popatrz, gdybym ja sobie chciała wyobrazić jakiś tam moją chociażby oś, czy też układ współrzędny, zaznaczę od 0 do 1 i ja wiem, że ona w tym kawałku na 100% rośnie, jeszcze dalej rośnie, prawda? Jeszcze dalej rośnie poza jedynkę, ale mnie interesuje tylko ten przedział. Więc popatrz, jak ona może rosnąć? Ona sobie może rosnąć tak, no jakoś tak przykładowo, no nie? Może sobie rosnąć tak, a może sobie rosnąć na przykład tak. I to, słuchaj, dla mnie jest bardzo ważną rzeczą, jak ona rośnie. Bo jeżeli ona będzie rosła tak, to popatrz, ona nie ma w tym kawałku w ogóle miejsc zerowych, czyli nasze równanie nie ma rozwiązań. Jeżeli ona sobie tak będzie rosła, prawda, no to znowu ta sama sytuacja. To stwierdzam, że ona w tym kawałku też nie będzie miała miejsc zerowych. No mógłby być taki też taka sytuacja, że ona będzie tak rosła, prawda, że do tego, do tej jedynki dojdzie. No oczywiście, że może na przykład zacząć od tego rosnąć tutaj, prawda, może jakoś liniowo, może bardziej zmienić kształt, nieważne, ma rosnąć. I teraz tak, to, że jest ona rosnąca, jest bardzo dla nas cenną informacją. Bo wiesz, jakby malała rosła, to ona by mogła kilkakrotnie przebić mi oś liczbową. Natomiast jeżeli ja wiem, że ona na pewno rośnie, czyli cały czas wartości się pną do góry, to ona w moim tutaj przedziale, ona maksymalnie raz przebije mi moją oś liczbową. No ale ja to muszę pokazać, że ona ją przebije. I tu się właśnie kłania taka własność dar Bogu, która jest wykorzystywana właśnie przy okazji analizy matematycznej. Otóż, co ta własność nam mówi? Ta własność mówi nam o tym, że jeżeli wiem, że moja funkcja jest w tym wypadku rosnąca, a ja już to wiem, tak? I jeżeli wiem, jeżeli ja to sprawdzę, zaraz to będę sprawdzała, że f
od zera będzie liczbą, popatrz, poniżej osi, czyli ujemną. I jeżeli moje f od 1, czyli chodzi mi konkretnie o te krańce, prawda, tego przedziału, mam przedział od 0 do 1. Jeżeli ten kraniec będzie poniżej osi x, a ten będzie powyżej osi x, to ja mogę po prostu stwierdzić jasno, że ona, na ten mój wykres musi, ta funkcja musi mieć jedno miejsce zerowe. Musi w tym kawałku od 0 do 1 przebić nam oś liczbową. No to sprawdźmy, czy tak będzie, że tu będzie liczba ujemna, a tu o f od 1 będzie liczba dodatnia. No sprawdźmy sobie. No to liczymy f od 0, czyli podstawimy sobie 0 w miejsce naszego x do funkcji, nie do pochodnej, do funkcji naszej wyjściowej. Czyli 0, 0, minus 2. No zgadza się, liczba mniejsza od 0. I f od 1, czyli sprawdźmy sobie, 1 dodać, tu jak postawimy do piątej, to mamy tak 1, tu będziemy mieć 2,5 i minus 2, no i policzmy, że to się równa, jak postawiam tą jedynkę, czyli mam 3,5 minus 2, to jest 1,5, to jest oczywiście liczba dodatnia, prawda? Czyli w momencie, kiedy mamy w jednym krańcu liczbę ujemną, a w drugim krańcu liczbę dodatnią, to nie sposób jest stwierdzić, bym tak precyzyjniej powiedziała, że ona w momencie, że tu jest mniejsza od zera, ale tu jest większa od zera, to znaczy, że moja funkcja w przedziale od 0 do 1 ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Dokładnie jedno miejsce zerowe, czyli dokładnie raz przebija naszą oś liczbową, oś x. Natomiast ja oczywiście z tego jasno wnioskuję, że nasze równanie, czyli nasze równanie, które było podane w treści, w przedziale od 0 do 1 ma dokładnie jedno rozwiązanie. Bo równania mają rozwiązania, a funkcje mają miejsca zerowe, prawda? Więc to oczywiście jest jedno z drugim naturalne, co kończy mój dowód. Bardzo ciekawy dowód, który pokazuje nam, że wydaje nam się, że już umiemy wszystkie równania rozwiązywać, a to jeszcze nie wszystkie. Wiele jest równań, które nie da się rozwiązać w sposób analityczny. Potrzeba metod właśnie takich programistycznych do rozwiązywania równań. My uczymy się pewnych jakby typów tych równań. Próbujemy coraz trudniejsze. Analiza matematyczna nam daje te możliwości, że jeszcze trudniejsze rozwiązujemy. Ale zastanówmy się, czy umiemy każde. No to tak, pozostawiam to pytanie do każdemu do przemyślenia. Czy każde równanie da się rozwiązać w sposób właśnie analityczny, właśnie taki sposób, który uczymy się na lekcji? Zastanówmy się. Zadanie numer 2. Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f od x o wzorze x kwadrat dodać 8 podzielone przez x plus 1 w przedziale od 0 do 3. Jak powiedziałam na wstępie do naszego spotkania tutaj, tak powiedziałam, że pochodna jest wykorzystywana również do szukania wartości największej i najmniejszej funkcji. Ale szczególnie jakiej? No nie kwadratowej, bo wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym to musisz umieć i jak zdajesz maturę podstawową z matematyki. Tu jest funkcja bardzo skomplikowana, to jest funkcja wymierna. I do tego, żeby właśnie wyznaczyć wartość największą, najmniejszą, potrzebujemy pochodnej. No więc tak, zaczniemy od tego, że wyznaczymy dziedzinę tej funkcji. Otóż dziedziną są już liczby rzeczywiste bez minus jedynki, no bo minus jedynka oczywiście zeruje nam tutaj ten mianownik. Widzimy, że my mamy konkretny przedział, oni chcą od nas konkret, od 0 do 3 wartość największą i najmniejszą, w tym przedziale domkniętym z obu stron. No ale dziedzinę zawsze sobie sprawdź, dlatego żeby być 100% pewnych, że z tego przedziału jeszcze coś czasem nie trzeba wyrzucić. No więc, no liczymy pochodną, no bo pochodna będzie wykorzystywana do tego, żeby znaleźć ekstremum. Wiesz, tobie z wartością największą, najmniejszą musi naturalnie się kojarzyć ekstremum funkcji. Tylko ekstremum mamy na myśli ekstremum lokalne. Zastanowimy się, czy czasem te końce tego przedziału no nie będą nam tutaj dawały wartości największej, najmniejszej, ale to już później po analizie. No więc zaczynamy od pochodnej. Ja przypomniałam wzór na pochodną ilorazu i pochodną liczy się według tego wzoru właśnie, jeżeli mamy iloraz. Pochodna z góry razy dół minus góra razy pochodna z dołu i to podzielone przez dół do kwadratu. No więc liczymy. Kreska ułamkowa, proszę bardzo. Pochodna z góry, czyli pochodna z tego górnego wielomianu, czy ta dwójka iść do przodu, czyli 2x, razy dół,
był bez zmian. Odjąć. Góra teraz, czyli ja górę przepisuję bez zmian, razy pochodna z dołu. Tak się składa, że pochodna z x-a to po prostu jest 1, no a z jedynki jest 0, więc nie piszę. I to wszystko podzielone jest przez mianownik do kwadratu. To się równa. No to tutaj wymnażamy. To będzie 2x kwadrat plus 2x, dalej minus x kwadrat minus 8, podzielone oczywiście jeszcze przez x plus 1 do kwadratu. To się równa. No, pasuje coś tam dodać, odjąć, czyli mam x kwadrat plus 2x minus 8 podzielone przez x plus 1 do kwadratu. Taka mi wyszła pochodna, funkcja pochodna. I teraz będziemy chcieli spróbować znaleźć wartość największą i najmniejszą, ekstremum lokalne tej funkcji, prawda? W pewnym otoczeniu. Ale musimy sobie przypomnieć, jakie to dwa warunki były konieczne i wystarczające na to, żeby funkcja miała ekstremum. Warunek konieczny był taki, że pochodna musi się zerować w tym punkcie, gdzie jest osiągnięte ekstremum. No więc pochodną przyrównujemy do zera. Ja nie muszę całej przepisywać. Mianownik nie może być zerem naturalnie, prawda? Więc wystarczy, że ja sobie samą górę przepiszę. No to ja przepiszę, tą górę przyrównam do zera. No wyszło piękne równanie kwadratowe. Deltą sobie tutaj jedziemy, czyli b kwadrat 4 minus 4 razy 1 razy minus 8. Czyli mamy delta, to się równa 4 i tu będzie plus 32, czyli mamy 36. Pierwiastkujemy, czyli pierwiastek z delty to 6. Liczymy naturalnie x1 ze znanych nam standardowych wzorów typowych. Czyli minus b, czyli mamy minus 2 minus 6 nad 2a, czy nad 2, to będzie minus 4 i x2 to będzie minus 2 plus 6 nad 2, to w tym wypadku będzie 2. Mamy dwa punkty, które są podejrzane o ekstremum. I pierwsza sprawa tak, czy x równe minus 4 w ogóle możemy brać pod uwagę? Mamy przecież przedział od 0 do 3. Absolutnie. Czyli to jest sprzeczne z naszym założeniem, prawda? Natomiast dwójka jak najbardziej mieści się tutaj w tym przedziale. No i teraz oczywiście przechodzimy do warunku wystarczającego. Otóż, żeby istniało ekstremum, to nie tylko warunek konieczny musi zachodzić, również warunek wystarczający. I zapisujemy w taki sposób. F' od x większe od zera, kiedy tak się dzieje. Ja przepisuję całą tą moją funkcję, tak jak funkcję pochodną, tak jak ona wygląda, razem z mianownikiem i zapisuję, zastanawiam się, kiedy to jest większe od zera. Więc jest iloraz, mam do czynienia z funkcją wymierną. Jak się rozwiązywało nierówności wymierne? Oczywiście z nierówności wymiernej przejdę w naturalny sposób na nierówność wielomianową, pamiętając o tym, że zarówno iloczyn, jak i iloraz mają taki sam znak. Po prostu mają taki sam znak. Czyli jak tu dodatnie, to tutaj też dodatnie. No i co będziemy robić? No rysujemy oczywiście wężyk, bo tak się rozwiązuje nierówności wielomianowe. Rysujemy wężyk, zaznaczamy miejsca zerowe. No tutaj widzimy minus 1, nie dziwota, bo minus 1 jest wyrzucona z dziedziny. Dalej będzie minus 4. No to z tej strony sobie zaznaczamy minus 4. I tutaj gdzieś będzie dwójeczka. No i teraz tak. Przy najwyższej potędze zarówno tu, jak i tu jest plus, więc lecimy z góry, dochodzimy do dwójki. Dwójka była jednokrotna, więc przechodzimy dalej. Przy minus jedynce jest potęga druga, więc następuje odbicie. I przechodzimy do minus czwórki i tam oczywiście dalej jest przejście, dlatego że nie ma parzystej krotności. Tutaj część młodzieży właśnie pomija mianownik, no bo mianownik naturalnie jest zawsze dodatni, bo w tej dziedzinie tak jest, można, i wtedy ten po prostu wężyk będzie taki. No trzeba pamiętać o tym, że w mianowniku i tak zero być nie może, więc mamy na myśli dziedzinę, czy tak zrobimy, czy tak, to jest i jedno, i drugie poprawne zapisanie. No i teraz popatrz, ja tutaj zapisuję plusy, plusy, gdzie moja pochodna jest dodatnia, mogę się zastanawiać, gdzie moja pochodna jest ujemna, bo o tym mówi warunek wystarczający. Zastanów się, przemyśl, jaki znak ma pochodna, w jakim przedziale. No więc proszę bardzo. Teraz pasowałoby nam nałożyć nasz przedział, bo po co on był podany na początku w zadaniu, żeby się tylko tym przedziałem zająć. No ale analiza ekstremum powoduje, że my na razie szukamy ekstremum, będziemy się zastanawiać, prawda, gdzie jest ten przedział. No to pasuje nam 0 ustawić, no 0 jest gdzieś tutaj, no i trójkę ustawić, ona jest gdzieś tutaj. I teraz ja zaznaczam ten przedział, zakreślę go, on jest z obu stron domknięty. Popatrzmy, w tym przedziale ja mam tylko jedną możliwość do rozpatrzenia. Ja mam tylko tą dwójeczkę do rozpatrzenia. I co się dzieje?
W tej dwójce moja funkcja będzie osiągała w tym wypadku minimum lokalne. Ja teraz szukam ekstremum lokalnego. Mamy dwie możliwości, albo maksimum lokalne, albo minimum lokalne. I teraz jak rozróżniać, bo często młodzież ma problem. No w tym moim czerwonym przedziale widzimy, że przejście z ujemnej pochodnej, dodatniej pochodnej następuje właśnie w dwójce. Czyli jest tak, z buźki wesołej robi się smutna. Czyli się zesmuciła, czyli minimum. Gdyby była na odwrót, z buźki smutnej zrobiłaby się wesoła, byłoby maksimum. Czyli z tej strony, z buźki smutnej zrobiłaby się wesoła, byłoby maksimum. Ale ja to nie analizuję, bo to się nie mieści w przedziale, to do mojej analizy dalszej nie jest potrzebne. Napisałam zresztą tutaj sprzeczność. No to skoro tak, to policzmy to nasze właśnie minimum, ile ono wynosi w dwójce. Podstawiamy do mojej wyjściowej funkcji. Pamiętaj, pochodna jest tylko jakby pomocą do tego, żeby znaleźć wartość największą, najmniejszą funkcji wyjściowej. Czyli do tej naszej wyjściowej funkcji za x podstawiam dwójkę, czyli będę miała 2 do kwadratu dodać 8, podzielone przez 2 dodać 1. To się równa. 4 plus 8 to jest 12, podzielone przez 3, czyli mamy 4. Czyli okazuje się, że w pewnym otoczeniu wartością najmniejszą tej funkcji jest liczba 4. No zgoda, ale my mamy przecież przedział domknięty. Co nam daje przedział domknięty? Ja widzę z tego mojego tutaj, z tej mojego rysunku, że w tym przedziale od 0 do 3 nasza funkcja jest, jak widzimy, najpierw malejąca, później rosnąca. Więc dołeczek jest w tym tutaj punkcie dla x równego 2 jest dołeczek wynoszący 4 i tu jest minimum. Natomiast no nie wiem, gdzie maksimum. Więc musimy sprawdzić oba krańce. Czyli liczymy sobie f od 0, wartość tej funkcji wyjściowej w zerze. Możemy to policzyć i podstawiamy. Będzie 0 dodać 8 nad 0 dodać 1, czyli mamy 8. Ok, liczymy sobie drugi krańc, no bo może akurat będzie więcej. Czyli 3 do kwadratu tutaj mamy, czyli 9, dodać 8, podzielone przez 3, dodać 1. Czyli mamy u góry 17, na dole 4, wyciągamy całości, czyli mamy 4 całe i 1 czwarta. No i licząc właśnie te wartości, te trzy wartości, najpierw ekstremum i później wartości na krańcach przedziału, wyciągamy wnioski, czyli jako odpowiedź możemy wyciągnąć takie wnioski, że wartością najmniejszą, ja w skrócie piszę f minimum, ale na maturze dobrze jest napisać słownie, wartość najmniejsza tej funkcji to jest po prostu 4, a wartość największa, i ja mam na myśli tutaj nie tylko minimum lokalne, tylko minimum konkretnie w tym przedziale, tak samo maksimum w tym zadanym przedziale, to f maksimum w tym właśnie moim przedziale to będzie wynosiło 8. No bo tutaj mamy największą z tych możliwych liczb, jest to liczba 8, czyli f minimum to jest 4, a f maksimum, wartość największa tej mojej funkcji to jest 8. Zadanie numer 3. Wykaż, że wielomian postaci w od x równa się 3x do potęgi czwartej, dodać 4x do potęgi trzeciej, minus 36x kwadrat, dodać 360, nie ma miejsc zerowych. Zadanie na wykazywanie, czyli tak, tu jest nasze założenie do zadania. Teza to będzie taka, że wielomian w od x nie ma miejsc zerowych. Nie bój się tezy napisać słownie. Ważne jest, że znasz ten szablon, założenie, teza, dowód, to jest ważne. A czy ty ją napiszesz z zapisem matematycznym, czy słownie naprawdę, to nie ma znaczenia. No i popatrz, widząc takie zadanie, to przeciętnie uczeń myśli sobie, no ale chwileczkę, wielomiany, no i tu pochodne do tego trzeba wykorzystywać, a nie da się jakoś inaczej tego zrobić? No. Jeżeli będziesz sobie myślał nad tym, jak to zrobić, oczywiście może Ci to zająć bardzo, 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 bardzo dużo czasu, ale i tak tego nie znajdziesz. Nie znajdziesz, nie zastosujesz metody, którą znasz z wielomianów. Dlaczego? Bo skoro Ty masz wykazać, że nie ma miejsc zerowych, no to co Ty zaczniesz mi podstawiać pod x-a, skoro i tak nie wyjdzie Ci nigdy zero? No bo skoro nie ma miejsc zerowych, to Ci nie ma prawa być zero. No więc, do tego przydaje nam się pochodna. Pochodna, a konkretnie ekstremum, zastanowimy się, gdzie będzie, wyobrazimy sobie wykres tego wielomianu. No więc, po pierwsze, pasuje ustalić dziedzinę tego wielomianu. No, każdy wielomian, jeżeli nie ma podany w zadaniu konkretnego przedziału, to dziedziną każdego wielomianu są liczby rzeczywiste. To
skoro tak, to nie ma problemu tutaj z jakimiś specjalnymi założeniami. No więc liczymy pochodną, bo będziemy chcieli się zastanowić, jak ten wykres wygląda, a żeby wykres wielomiaru narysować, no to fajnie by było te ekstrema znać. No bo wykres wielomiaru to najczęściej taka fala, prawda? No ale musimy wiedzieć, jak to wygląda, prawda? A do tej fali nam są potrzebne te właśnie ekstrema lokalne. No to spróbujmy, do ekstremów lokalnych wykorzystujemy właśnie pochodną. Czyli W' od x, czwórka do przodu, czyli będzie 3 razy 4, to będzie 12x do trzeciej. Dodać trójka do przodu, czyli będzie 3 razy 4, znowu 12, tyle że x w kwadracie. I dwójka do przodu, czyli będzie minus 72x, no a pochodna z 360 to 0. No i teraz znowu, zaczniemy od oczywiście ekstremum, czyli warunek konieczny w tym wypadku istnienia ekstremum. Zastanawiamy się, kiedy pochodna wynosi 0. Przyrównujemy do zera, tylko ja od razu może wyciągnę 12x przed nawias, żeby było troszkę szybciej, bo się da. Czyli tu będę miała x kwadrat, dodać x i tu jak wyciągnę 12, to będę miała minus oczywiście 6 i to się równa 0. No to przyrównujemy do zera, no to z tego mi wyjdzie oczywiście x równe 0, a z tego, no niestety, trzeba przyrównać do zera i pięknie deltą to policzyć, bo równanie kwadratowe. Delta b kwadrat, czyli 1 minus 4 razy minus 6 to plus 24, czyli moja delta to 25, jak ją spierwiastkuję 5, no i liczymy x, 1 to jest minus b, czyli minus 1 i minus 5 mamy, to jest minus 6 nad 2, czyli minus 3, i x2 to będzie minus 1 plus 5, czyli to będzie 4 nad 2, czyli 2. Czyli podejrzewamy 3 ekstrema. No zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Czyli teraz będę tutaj analizowała dalszą część dowodu, będę robiła, czyli warunek wystarczający. Do warunku wystarczającego ja się muszę zastanowić, kiedy pochodna jest dodatnia, a kiedy pochodna jest ujemna. Muszę tą analizę pochodnej przeprowadzić. Zatem zapiszę tylko oczywiście tą pierwszą część tutaj i będę rysowała wężyka, bo z wężyka wszystko będzie widać. No to proszę bardzo, rysujemy wężyk, zaznaczamy oczywiście miejsca zerowe. Minus 3, 0 i 2. Lecimy sobie z góry, bo przy najwyższej potędze oczywiście jest plus. Nie ma żadnych odbić, więc wykres pochodnej tak mniej więcej wygląda. Czyli tu mamy minusy, tu mamy plusy w odpowiednich miejscach. I teraz myślimy sobie tak. No proszę bardzo, czy tutaj ma z buźki wesołej robi się smutna, to znaczy, że tutaj będzie minimum oczywiście lokalne. Dalej, z buźki smutnej robi się wesolutka, czyli w tym miejscu będzie maksimum oczywiście lokalne. I znowu z buźki wesołej robi się smutna buźka tutaj, gdybym pociągła w dół, no tak się nie, oczywiście nie pociąga, tylko tak się fajnie to uczy, minimum lokalne. Czyli moja funkcja ma dwa minima lokalne i jedno maksimum lokalne. No musimy policzyć, ile wynoszą te minima, te maksima. No to liczymy sobie. Zaczniemy od tego pierwszego, minimum od minus trójki. Pamiętaj, podstawiamy do naszej wyjściowej funkcji, do tej pierwszej. Czyli będziemy mieć tak, 3 razy minus 3 do potęgi czwartej. No to minus nam się oczywiście skasuje przy potędze czwartej. 3 do czwartej to 81. Dodać 4 razy. No i tutaj minus zostanie, czyli będzie minus 3 do trzeciej 27. Dalej, minus 36 razy. I tu mamy minus 3 do drugiej, no to minus się kasuje, to mamy 9. No i plus 360. To się równa. No pasuje oczywiście to policzyć w miarę szybko. Najlepiej sobie wziąć kalkulator i to policzyć. 3 razy 81. Później mamy odjąć 4 razy 27 i później mamy minus 36 razy 9 i plus 360. No można to oczywiście krok po kroku policzyć. Ja podaję wynik końcowy 171, czyli to minimum, to takie niemałe, wynosi 171. No to dalej, następne jest maksimum w kolejce od zera. No to akurat prosta sprawa, bo jak tu podstawię 0, 0, 0, prawda, no to wyjdzie mi 360. O, to widzimy, no takie dość duże maksimum, 360 wynosi. Ok, no i jeszcze mamy jedno minimum w dwójce, no więc próbujemy tak samo, będzie 3 razy 2 do czwartej to 16, dodać 4 razy 2 do trzeciej to jest 8, minus 36 razy 2 do drugiej to 4 i plus 360. No to myślę, że sobie to też policzymy. 3 razy 16
plus 4 razy 8, minus 4 razy 36 i plus 360. Oczywiście no, na maturze musisz uważać, dlatego że masz taki prosty kalkulator, to musisz każda z osobna sobie policzyć, czy to najlepiej można i w głowie też, prawda, i później pododawać, podejmować. Czyli teraz popatrzmy tak. Wyszło nam dwa minima, ale to są wielgachne minima. To są bardzo duże minima, prawda? No ale to ja jeszcze nic na ten temat nie wiem, jak wykres mojej funkcji wielomianowej będzie wyglądał, prawda? Ja wiem tylko, że ona ma dwa minima i jedno maksimum. Wiemy, że wykres funkcji wielomianowej to jest ta fala. Tylko problem jest jeszcze taki zasadniczy, że my wiemy, że najpierw funkcja ma być malejąca, patrzymy sobie tutaj na nasz ten wężyk, najpierw ma maleć, później ma rosnąć, później ma maleć, później ma znowu rosnąć. Pasowałoby nam narysować w układzie współrzędnych, ale zanim to będziemy robić, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, policzyć granice tej naszego wielomianu w plus i minus nieskończoności. Dlaczego nam to będzie potrzebne? Zaraz to wytłumaczę na przykładzie. Na razie sobie policzmy limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności z naszego wielomianu. Ja może od razu wyciągnę przed nawias x do czwartej, bo to z tego wielomianu wyjściowego robimy. Będę miała 3 dodać 4 nad x, dodać 36 nad x kwadrat i dodać 360 nad x do potęgi czwartej. Przypominam, tak liczy się granice, jak x ucieka do nieskończoności w przypadku wielomianu. To do zera będzie, to do zera będzie, to do zera będzie, a to jak nieskończoność do czwartej, to i tak nieskończoność. Czyli ta granica wynosi nieskończoność. Popatrz, jeżeli ja zmienię mojego x, że on ucieka w minus nieskończoność, to ja oczywiście to samo muszę przepisać. Tak samo wyciągam przed nawias x do potęgi czwartej, to nie ulega wątpliwości. To znowu mi dąży wszystko do zera tutaj, natomiast minus nieskończoność w potędze czwartej to mi ucieka do plus nieskończoności, bo przy potędze czwartej minus się kasuje. Jaki to będzie miało wpływ? Otóż teraz powinniśmy sobie narysować no, układ współrzędnych. No nie za ładny, może ten układ rysuję, taki malutki, bo za bardzo miejsca nie mam. Zwyczajny układ współrzędnych, w którym to narysujemy prowizoryczny wykres tego wielomianu. I na podstawie tego wykresu i naszej analizy stwierdzimy, że nasz wielomian nie ma wcale miejsc zerowych. No to tak, na pewno trzeba zaznaczyć te minima, maksima. Czyli tak, dla minus trójki mamy 171, zaznaczmy minus trójkę, tu zaznaczmy sobie 171, tu sobie zaznaczmy 296, a tu 360. No niestety, no musimy tak zrobić, no bo wyjścia po prostu nie mamy takiej jednostki, bo mam tak mało miejsca tutaj. Czyli dla minus trójki mamy 171, czyli tutaj. Dalej, dla zera mam 360, czyli tutaj. I dla dwójki, jeszcze zaznaczę, tu jest 0 i tu zaznaczę dwójkę, dla dwójki mam 296, czyli tutaj kropeczkę, takie większe kropeczki. I teraz patrzę na to. Najpierw funkcja mi maleje, bo pochodna jest ujemna, czyli funkcja maleje, ale ja wiem, że w minus nieskończonościach mi wykres ucieka tam do plus nieskończoności, na wartościach. Czyli ona mi maleje tak. Teraz co się dzieje dalej? Dalej, bo tutaj musi mieć minimum. Czyli ona w tym kawałku od minus 3 do 0 rośnie. Widzimy, tam gdzieś nastąpi punkt przegięcia, ale takiej wnikliwej analizy na poziomie szkoły średniej aż nie musimy robić. Później do tego tutaj osiąga maksimum i ona nam będzie od 0 do 2 malała i też jest punkt przegięcia i później gdzieś tam w trakcie i później osiąga dla dwójki minimum, czyli następny dołeczek i ucieka het w nieskończoność. O tym nam świadczy granica. To jest bardzo ważne. Ten wykres nam ucieka tu do plus nieskończoności, bo tu była plus nieskończoność, tak, tu była. I teraz z tej strony też ucieka do plus nieskończoności, bo tu przy x uciekającym do nieskończoności też wykres ucieka nam w nieskończoność. Popatrz, na podstawie mojego wykresu ja widzę, że mój wielomian w od x nie posiada miejsc zerowych. Do tego, i co kończy dowód, do tego posłużyłam się analizą pochodnej, analizą konkretnie ekstremum tej funkcji i zastanowiłam się, jak granice plus i minus nieskończoności tego naszego wyjściowego wielomianu wyglądają. Bardzo ciekawe zadanie, gdzie właśnie wielomian połączony z analizą matematyczną. Naprawdę zadanie na super piątkę.
Zadanie numer 4. Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f od x, to jest taka funkcja homograficzna o wzorze 4x plus 1 podzielone przez 5 minus x w punkcie, dla którego x wynosi minus 2. Równanie stycznej. Równanie stycznej, mój drogi, musi Ci się zawsze kojarzyć na poziomie rozszerzonym, wyznaczyć równanie stycznej do funkcji, to wykorzystać pewien wzór. Wzór gotowy, który jest w tablicach na równanie stycznej. No fajnie go umieć oczywiście. I to równanie stycznej wygląda tak, ja przypomnę wzór. Jest tak, f' od x0, znaczy y równa się f' od x0 pomnożone przez x minus x0 dodać f od x0. I musisz pamiętać, że to f' od x0 to jest współczynnik kierunkowy. Wiesz, styczna to jest zawsze prosta. Prosta, która ma równanie ax plus b. Bo czasem może być pionowa, ale najczęściej jest to właśnie taka prosta ukośna, ta styczna i ona ma równanie y równa się ax plus b. No więc, żeby widzisz, wyznaczyć to równanie tej stycznej, to my musimy mieć f', czyli pochodną. I w ogóle musimy znać x0. Zastanówmy się, czy my znamy x0. My w treści mamy podane, że punkt, który ma x równego minus 2, czyli właśnie ten x to jest nasz x0, który będziemy tu podstawiać, prawda, w odpowiednie miejsce. I tu będę podstawiała i tutaj w przypadku pochodnej będę podstawiała. Czyli tak, zaczniemy może na początku od policzenia pochodnej, bo jednak styczna powinna Ci się kojarzyć z wykorzystaniem odpowiednim pochodnej. Czyli liczymy pochodną naszej funkcji, pamiętając o tym oczywiście, że dziedzinę trzeba określić. To są liczby rzeczywiste bez piąteczki, która nam zeruje mianownik. No to pochodną. Ja w zadaniu tam wcześniejszym przypominałam wzór na pochodną. Było tak, pochodna z góry, czyli u nas czwórka, razy dół. Odjąć, góra teraz. Czyli ja po prostu mówię, góra przepisuję, to co jest u góry w liczniku, razy pochodna z dołu. A pochodna z dołu to jest minus 1. Pochodna z minus x to minus 1. Podzielone przez mianownik do kwadratu. To się równa. No to wymnażamy. Mamy 20 minus 4x. Tu minus i minus da mi plus, czyli napiszę po prostu plus 4x. No i znowu mamy minus 1 razy 1 to minus 1. No i razy minus 1, no to napiszemy plus 1 podzielone przez 5 minus x i to do kwadratu. To się równa. No tak się super złożyło w ogóle w tym przykładzie, że mam 21 podzielone przez 5 minus x do kwadratu. Nieważne co mi wyjdzie, ja po prostu mam policzyć, umieć pochodną. No i teraz do tego wzoru będę musiała mieć f' od x0. U mnie to będzie f' od minus dwójki. Czyli ja do tego, co mi wyszło, no do samej końcówki oczywiście, podstawiam minus 2, czyli będę miała 21 podzielone przez 5 minus minus 2, czyli będę miała 5 plus 2, czyli 7 do kwadratu, czyli mam 21 podzielone przez 49, skrócę przez 7, czyli będę miała 3 siódme. No bardzo ważna rzecz, to jest mój współczynnik kierunkowy, ten a. Ale widzimy, to nie wystarczy. Potrzebujemy jeszcze f od x0. Czyli f od x0 to jest inaczej f od minus dwójki. Ale nie prim, tylko f od minus 2. Czyli podstawiam do początkowej mojej funkcji. Czyli 4 razy minus 2 dodać 1 podzielone przez 5 minus minus 2. Tutaj. Czyli będę miała w tym wypadku 4 razy minus 2, to jest minus 8 plus 1, czyli minus 7, podzielone oczywiście przez, na dole będzie 7, czyli po prostu będę miała liczbę minus 1. To skoro tak, to teraz napiszmy już ten końcowy nasz wzór. Czyli ja na czerwono będę pisała y, to się równa. Nasze f' od x0 szukamy, to było 3 siódme. Otwieramy nawias. X minus i za x0 postawiam minus 2, czyli mam minus minus 2, czyli plus 2. I za całym nawiasem mam dodać f od x0, czyli mam dodać minus moją jedynkę. No to pod spodem piszę y, to się równa. Tu wymnażamy, czyli 3 siódme x dodać. Tutaj też wymnażam, czyli będzie 6 siódmych i minus 1. I na samym końcu napiszmy już tak pięknie, czyli mam 6 siódmych, tak jakby minus, mamy 1, czyli tak jakby minus 7 siódmych, czyli będę miała minus 1 siódma. I to, co mi tutaj wyszło, to jest to równanie
co miałam wyznaczyć równanie stycznej, właśnie równanie stycznej, czy równanie prostej, która jest styczna do wykresu tej funkcji. Popatrz, ja nawet nie muszę rysować wykresu tej funkcji. Po co? Ja mam umieć wyznaczyć styczną do tego wykresu, jej równanie, nawet bez rysunku. Oczywiście, że mogłabym próbować narysować sobie pięknie, zastanowić się, jak ta funkcja homograficzna będzie wyglądała, prawda, jak ją otrzymać z przesunięcia o wektor i tak dalej. Ale po co, skoro poprosiłam o wyznaczenie równania stycznej, no to ja za pomocą właśnie pochodnej mam taki fajny sposób na wyznaczenie tej stycznej. Inaczej, no też by się dało, ale trzeba byłoby się troszkę namęczyć. Zadanie numer 5. Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f od x o wzorze 2x pomnożone przez 1 druga x do potęgi trzeciej minus 1 druga w nawiasie, która jest prostopadła do prostej o równaniu x minus 5y minus 20 równa się 0. Niby wiesz, zadanie podobne, ja oczywiście muszę tobie napisać wzór, no, który będziemy stosować, y równa się f' od x0 pomnożone przez x minus x0 dodać f od x0. To jest oczywiście wzór na równanie stycznej, tylko że tak, po pierwsze, z naszą funkcją f od x, no pasowałoby coś zrobić, czyli wymnożyć. No tak, 2 razy 1 druga, no to jest 1, to nie będę pisała, i x razy x do trzeciej mamy x do czwartej. Minus, teraz to pomnożyłam z tym, to teraz to z tym będę mnożyła. 2 razy 1 druga, no to też 1 nie będę pisała, po prostu x. Czyli tak naprawdę ta moja funkcja już jest taka ładniejsza, x do czwartej minus x. No i teraz tak, no pewnie, że poprzednim, tak jak w poprzednim zadaniu, no powinniśmy wyznaczyć dziedzinę. No tutaj dziedziną są akurat liczby rzeczywiste, więc nie problem w ogóle żaden. Będzie nam potrzebna pochodna, oczywiście do stycznej. Zatem liczymy pochodną, ale pochodną będzie się pięknie liczyło. Czwórka idzie do przodu, czyli będzie 4x do potęgi trzeciej minus 1. Super, tylko jest jeden problem. Nie wiem, ile wynosi to x. W którym to punkcie ten x, dla którego będzie styczna właśnie, to jest ta odcięta tego punktu, w którym będzie styczność. Nie wiem, ile wynosi. No ale coś muszę jeszcze wiedzieć z zadania, bo było za dużo niewiadomych. Ja wiem, że moja styczna ma być do tej mojej funkcji, danej w taki sposób, w postaci ogólnej, ma być do niej prostopadła. Pierwsza sprawa, to mi się nie podoba. No ja muszę tak zrobić, żeby z tego było ładnie widać y. Czyli przerzucam sobie, dzielę przez minus 5 i zapiszemy y, to się równa. Minus x podzielone przez minus 5 to będzie 1 piąta x, bo się minusy skasują. I 20 podzielone przez minus 5 to będzie minus 4. I teraz jak to było w tych prostych prostopadów? Było to tak, że przed x stoi współczynnik kierunkowy, który nazywamy a1, a w prostych prostopadłych był taki wzór. No bo ja mam taką informację, że ta prosta moja styczna ma być do tej prostopadła. Czyli ja mogę zastosować ten wzór. Czyli za a1 postawiam 1 piątą, będę miała a2, to jest minus 1. Pomnożę razy 5 i mam, że a2 to minus 5. Na pewno niektórzy z Was potrafią od razu odczytać, ile wynosi współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do tej. Tylko pamiętaj, nie z postaci ogólnej, z kierunkowej to robimy. Czyli moje a2 to jest minus 5. To znaczy, ja nazwałam a2, ale to po prostu jest moje a, prawda? A ja przecież przypomniałam Ci w poprzednim zadaniu, że to jest właśnie a. No w mojej sytuacji to będzie, to niech będzie, będzie nazywało się, że to jest a z numerem 2, prawda? Czyli moje a2, czyli f' od x 0. Czyli to jest dokładnie to, tylko ja muszę napisać tak. No bo wiesz, ja mam zgodnie z tym wzorem, mam, że moje a to jest f' od x0, czyli ja zamiast x'a muszę napisać x0, żeby mi się zgadzało. I to się równa to moje a, co wykombinowaliśmy, czyli minus 5, oczywiście na podstawie wzoru. No i rozwiązuję sobie takie równanko, przerzucam, minus 4, dzielę przez 4, wychodzi mi x0 do trzeciej, to minus 1, pierwiastkuję trzecim stopniem, czyli mam x0 równe po prostu minus 1. Czyli popatrz, nie dali nam x0, ale my jesteśmy cwani, myśmy sobie na podstawie tego warunku, że tu ma być ta prostopadłość, wymyślili sami, wykombinowali, no oczywiście mądrze, logicznie, na podstawie wzoru, żeśmy sobie wymyślili, to nasze minus 1, że x wynosi to 0, nasze minus 1. No to skoro tak, no to teraz już lecimy dalej, czyli potrzebujemy f' od x 0, czyli f' od tej minus 1, szukamy f' tu było, czyli 4 razy minus 1 do trzeciej minus 1, czyli mamy minus 1 razy 4, to mamy minus 4 i minus 1, czyli to jest minus 5.
no to jeszcze potrzebujemy do wzoru, tak jak w poprzednim zadaniu, f od x0, czyli u nas jest to f od minus 1, czyli podstawiamy do funkcji wyjściowej, ale ta jest lepsza, minus 1, czyli minus 1 do czwartej minus minus 1. Czyli minus 1 do potęgi czwartej to jest po prostu 1, minus i minus daje plus, czyli będzie plus 1, czyli po prostu mamy 2. Skoro tak, to teraz mogę już na końcu napisać równanie stycznej, czyli tutaj. Y to się równa. Moje A2, czy ja to, popatrz, będę stąd brała, czy ja to w zasadzie już mogłam stąd brać? Nie ma znaczenia. I tak wyszło minus 5, no bo musiało wyjść, czyli minus 5, otwieram nawias x, we wzorze mamy minus x0, czyli minus minus 1, czyli plus 1, i dodać, i za nawiasem tutaj mam jeszcze f od x0, czyli to, co wyliczyliśmy tutaj, f od x0, czyli 2. No można tak zostawić, ale ja osobiście to wolę, jak w ogóle jest tak najprościej, czyli wymnażam minus 5x, minus 5 i plus 2. I jeszcze się da lepiej, minus 5x, minus 3. I to, co nam wyszło, jest to równanie stycznej do wykresu tej funkcji. My tego wykresu też nie rysowaliśmy, zauważ. No oczywiście przyszłoby narysować to z pochodnej, analizy pochodnej, ekstremów monotoniczności, byśmy do tego doszli, prawda? No bo to jest wielomian. To co za problem narysować wielomian? Ale jest to niepotrzebne, bo prosi nas o to, żebyśmy wyznaczyli równanie stycznej bez rysunku, na podstawie właśnie obliczeń, na podstawie odpowiedniego wzoru. Doszliśmy do równania stycznej w tym naszym punkcie, który żeśmy znaleźli po odczytaniu informacji, no kiedy to proste są prostopadłe i po wykorzystaniu tej informacji, prawda? Tutaj takie różne cenne rzeczy wykorzystujemy. Jakiekolwiek nas na maturze by nie było zadanie ze styczną, pamiętaj, to będzie zadanie łatwe, tylko musisz powolutku się za nie zabrać. Bardzo często w arkuszach maturalnych na poziomie właśnie rozszerzonym występuje to zadanie, dlatego ja Tobie polecam, żebyś pochodną umiał, bo naprawdę może być kilka zadań aż na maturze rozszerzonej z wykorzystaniem pochodnych, a co najmniej, wydaje mi się, tak mogę tutaj powiedzieć, że będą co najmniej dwa zadania, dlatego że często bywa jakieś zadanie związane właśnie z tymi ekstremami, czy też monotonicznością, czy równanie stycznej, czy jakieś właśnie równanie, żeby wykazać, że nie ma pierwiastków, gdzie analizujemy pochodną, no i zadanie optymalizacyjne, to jest po prostu już taka pełne wykorzystanie właśnie pochodnych, analizy matematycznej, zadania z życia codziennego, albo też po prostu w zadaniach tekstowych, zadaniach z treścią, gdzie szukamy czegoś największego, albo zastanawiamy się, dla jakiego x funkcja osiąga wartość największą, czy też najmniejszą. Na tym spotkaniu skupiłam się na zadaniach czysto obliczeniowych, na funkcjach skupiłam się, na wielomianach, prawda? Tutaj po prostu mamy wyznaczyć styczną. Tam w innym zadaniu mamy znaleźć wartość największą, najmniejszą w przedziale. W innym zadaniu mamy rozwiązać równanie. Takie zadania bardzo techniczne, ale bardzo dużo te zadania mają Cię nauczyć. Mają Cię nauczyć, jak pochodna, jak analiza w ogóle cała matematyczna jest bardzo ważna do przygotowywania się do matury rozszerzonej. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, że dużo zrozumiałeś i dużo z tej lekcji wyniosłeś. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie. No i oczywiście jak zawsze na moją stronę internetową www.aikamat.pl. Do zobaczenia.